normalnie mówić. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie w imieniu dyrekcji naszego muzeum. Nasza Pani dyrektor, Pani Renata Wręcz najmocniej Państwa przeprasza. Być może dotrze, natomiast chciałam w jej imieniu i pracowników muzeum powitać bardzo serdecznie przede wszystkim naszych prelegentów dzisiejszego dnia, ponieważ spotkanie szerszczykowskie będzie poświęcone wyjątkowemu artyście Janowi Łachowi. I ze swojej strony chciałam powitać panią Ewę Cudzich, pana Michała Pawlocha i panią Ewę Cudzich, tak. Pana Michała Pawlocha, panią Madalenę Szatkowską i pana Pawła. I życzę państwu wyjątkowej prelekcji i oddaję głos pani Ewie. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że możemy się spotkać z Państwem w Cieszynie. Jako przedstawiciele Muzeum i Stowarzyszenia imienia artysty Jana Wałacha, a spotykamy się z Państwem jako autorzy, wykonawcy i realizatorzy projektu, z którego udało nam się wydać tę publikację Wałach, która ma charakter biograficzny, aczkolwiek jest to bardziej wydawnictwo albumowe, którym chcieliśmy poświęcić większą część na to, co wizualne, to, co pozostawił Jan Wałach w swoim dorobku. Treść pisana oczywiście uzupełnia tutaj to, co Państwo będą mogli obejrzeć w całości albumu. Album został wydany w ramach realizacji projektu wokół dziedzictwa Beskidu Śląskiego pędzlem Jana Wałacha, którym mieliśmy możliwość realizowania w zeszłym roku przez okres 5-6 miesięcy, więc publikacja powstała tak naprawdę też w dosyć ekspresowym tempie, no ale nie powstałaby dzięki też inicjatywie tutaj moich kolegów, znajomych, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do tego, żeby faktycznie ten album wyglądał tak, jak Państwo będą mogli każdy zobaczyć, zabrać ze sobą i obejrzeć, jak to w całości wyszło. Jak tutaj całość zwieńcza ten nasz projekt, ten album, ale tak naprawdę całość realizacji była poświęcona również tym elementom tradycji, które dla Beskidu Śląskiego są żywe, są ważne i które tak naprawdę Jan Wałach uwiecznił w swoich pracach. I to też przyświecało temu, jak porządkowany został album, jak tutaj chcieliśmy poprowadzić tego naszego czytelnika, odbiorcę albumu przez kolejne etapy tak naprawdę też życiorysu Jana Wałacha, stąd tutaj ten charakter biograficzny. Ja sobie pozwolę następnego slajdu przejść. Tutaj mamy przedstawione, czy chcieliśmy pokazać Państwu etapy realizacji i tak naprawdę w całości realizacji projektu udało się zrealizować 4 spotkania warsztatowe. Pierwsze było poświęcone muzyce tradycyjnej. Jan Wałach w swoich obrazach, w swoich dziełach uwieczniał muzykantów, skrzypków, gajdoszy, co jest ważne faktycznie dla tego, co nazywamy dziedzictwem Beskidu Śląskiego. I tutaj te warsztaty poprowadził Zbigniew Wałach, czyli wnuk artysty Jana Wałacha, więc mamy tutaj też, powiedzmy, ten przekaz międzypokoleniowy, niekoniecznie warsztatu malarskiego, ale również wpisujący się w tradycję Beskidu Śląskiego. Pasterstwo to kolejny element, który pojawia się w twórczości artysty, który był dosyć mocno akcentowany przez niego i eksponowany, więc mamy tutaj architekturę drewnianą w jego pracach, mamy nieistniejące sałasze pasterskie, no i tą architekturę, która do dnia dzisiejszego przetrwała, więc ta reprezentacja tego tradycyjnego budownictwa w tym materiale malowanym, ale też tym, który przedstawiliśmy w publikacji, jest pokazana. Natura w twórczości artysty to był też kolejny taki punkt dla stworzenia programu warsztatowego. Jeszcze tutaj nadmienię, że warsztaty były adresowane do tego najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy Istewna, ale nie tylko, bo właściwie ten okres wakacyjny pozwalał na to, żeby tutaj skupić wokół samego muzeum i pracowni Jana Wałacha, również przyjeżdżających do Istewnej na wypoczynek. I tutaj ten charakter edukacyjny tego naszego projektu wybrzmiewał właśnie w tej wersji prowadzenia warsztatów. Z szafy górali
to był ostatni akcent dotyczący faktycznie tego, co związane z tradycyjnym strojem ludowym beskidzkim. Tutaj ta część była poświęcona haftowi. No i też staraliśmy się tutaj każdy z tych warsztatów podeprzeć, czy pokazać, jak tutaj Jan Wałach tę materię archiwizował, jak zatrzymywał to, powiedzmy, w tej malowanej kronice Beskidu Śląskiego, jak to zostało określone przez jednego z dziennikarzy, który jeszcze za życia Jana Wałacha pisał o jego twórczości i jego dorobku artystycznym dotyczącego samego Beskidu Śląskiego. Oczywiście w tej publikacji ja zaraz będę oddawać głos tutaj kolejnym realizatorom, ale pozwolę sobie jeszcze tutaj na taki moment przedłużenia mojego mówienia. Bardzo prosimy, Ewa. Więc publikacja oczywiście zawiera to, co zostało stworzone przez Wałacha, ale zawiera również dokumentację w postaci świadectw, odznaczeń, w postaci fotografii, które dokumentują jego życie, powiedzmy to artystyczne, ale również to rodzinne. Kilka z nich udało się również umieścić w tej publikacji. Z racji też ograniczeń, że tak powiem, finansowych, ta publikacja przybrała taki kształt. Myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby powstało bardziej obszerne opracowanie o charakterze takim popularyzatorskim, aczkolwiek praca naukowa dotycząca twórczości Jana Wałacha na podstawie korespondencji z Jerzym Warchałowskim wyszła spod pióra tutaj obecnego Michała Kawuloka. Więc jeśli Państwo są zainteresowani również tą wersją naukową, to odsyłam do publikacji Michała. Nasza jest takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać tego Wałacha. I to też jest celem działalności muzeum i stowarzyszenia. Popularyzacja, pokazywanie żywotności tych prac, że właściwie tutaj stanowią taką skrzynię wianną, taką truchłę, z której możemy czerpać i właściwie każdy temat, który byśmy chcieli dotknąć, to będziemy znajdować tutaj odniesienia w tradycji do twórczości Wałacha i możemy na tej podstawie tworzyć, powiedzmy, ten charakter edukacyjny tego, jak tworzył, jak chciał pokazać tą swoją ukochaną Istebną, bo w przeważającej części jego prace będą się skupiały wokół miejsca zamieszkania, wokół tożsamości, wokół lokalności i pokazywania tradycji w tej perspektywie artystycznej. Już o twórcach Państwo co nieco wiedzą, więc tutaj pozwoliliśmy sobie na ukazanie nas jeszcze w materii fotograficznej. Ja oddam głos Michałowi, dlatego że tutaj jest specjalistą od Jana Wałacha i tutaj jakby to pierwszy krok, który w takiej wersji pisanej pojawił się literackiej, wyszedł właśnie spod pióra Jerzego Warchołowskiego. No i tutaj myślę, że Michał uzupełni tę część. Znaczy, myślę, że za chwileczkę powrócimy do Ewy Cudzich, dlatego że koordynowała wszystko w tym projekcie do Etnopolski. Natomiast no, przy tym slajdzie akurat rzeczywiście możemy się zatrzymać, bo Jerzy Warchałowski to postać kluczowa dla artysty Jana Wałacha i najprawdopodobniej, gdyby go nie spotkał, nie byłby artystą. To był człowiek bardzo charyzmatyczny, który był z wykształcenia prawnikiem, ale życie swoje właściwie poświęcił służbie sztuce. I to w rozumieniu takiej sztuki, jak to widzieli artyści w Młodej Polsce, gdzie podkreślano, że w sztuce akademickiej, żeby miała charakter narodowy, bardzo są istotne motywy ludowe. I rzeczywiście w twórczości artystów młodopolskich wielokrotnie te inspiracje możemy zobaczyć. Sam Warchałowski wielokrotnie tworzył działania, które miały zachęcić artystów do poszukiwania i on na przykład zbierał oryginalne eksponaty, dzisiaj byśmy powiedzieli, przez muzeum, ale okazy sztuki ludowej, które były prezentowane w różnych instytucjach, muzeach
I choćby Józef Mehofer czy Stanisław Wyspiański bardzo często do tego sięgali, również w zakresie sztuki użytkowej. Właśnie nie tylko rzeźby, nie tylko malarstwa, ale również projektów mebli, czy projektów książek, czy innych tego typu rzeczy. I właśnie w tych poszukiwaniach inspiracji ludowych Jerzy Warchałowski w Beskidzie Śląskim poznaje Jana Wałacha, który go prowadzi w różne ciekawe miejsca, jak chociażby na Sałasze. Jako autochton był w stanie poprowadzić tego Warchałowskiego w ciekawe miejsca i taki jest początek ich znajomości. I właściwie Wałach mógł wybrać może karierę prawniczą, może karierę urzędniczą, kto to wie. Natomiast Warchałowski go determinuje właściwie do studiów artystycznych. Najpierw w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, potem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a potem jeszcze realizuje stypendium w Paryżu Jan Wałach. Jan Wałach spotyka się z różnymi tendencjami w sztuce, ale jak gdyby ta ludowość cały czas mu towarzyszy. No i ona oczywiście jeszcze się wzmaga, kiedy w 1911 artysta wraca w swoje rodzinne strony do Istebnej, poślubia Teresę Libowskę z Wisły, no i razem zamieszkują w małym domku drewnianym w Istebnej Andziołówce. I zaczyna się proces tworzenia w bardzo różnych technikach i tutaj właśnie w tej książce też chcieliśmy bardzo tutaj to odzwierciedlić, że na przykład praca na roli przy żniwach albo przy wykopie ziemniaków może mieć różną formę artystyczną. Możemy to prześledzić w rysunku, ale możemy też to zobaczyć w gwaszu, w drzeworycie, w malarstwie olejnym. Zdarza się i w witrażu. Także to spektrum właśnie oddaje ta książka, no i też jest taki sens właśnie wydawania albumów. No nie wiem, czy się skupiać na poszczególnych etapach twórczości Jana Wałacha, ale państwo na pewno wiecie i znacie, że ta ludowość jest bardzo istotna w twórczości Jana Wałacha i ona czasami wręcz aż mu zaszkodziła, dlatego że w okresie Polski Ludowej, po okresie II wojny światowej, nawet Wałach był nazywany artystą ludowym, co jest oczywiście terminem zupełnie złym dla artysty akademickiego, który owszem podejmował temat ludowy, ale przecież nie był samoukiem. Więc, no ale na tyle to do niego przyległo i właśnie tak jest do dzisiaj. No i też stąd ta publikacja, proszę Państwa, właśnie z projektu, który nie dotyczy na przykład działań muzealnych czy jeszcze innych, ale właśnie z etnopolski. Także oddaję może głos Ewie Cudzik. Oczywiście my z Michałem współpracujemy ze sobą od kilku lat i znamy to, co stworzył Jan Wałach, potrafimy sobie gdzieś tam to chronologicznie poukładać, ale żeby to poukładać, potrzebny jest jeszcze zmysł graficzny i plastyczny. No i tutaj jakby zaczęła się droga ku temu, jak chcemy to pokazać, czy jak chcieliśmy to pokazać faktycznie w tej formie zamkniętej, w formie publikacji w książce, więc tutaj to zadanie zostało powierzone Magdzie Szatkowskiej i Bogusławowi Dziadzi. I tutaj może z waszej perspektywy, jak wy odbieracie twórczość Jana Wałacha, bo to też jest istotny element do tego, jak oddać tego Wałacha, żeby nie przełożyć to, że faktycznie jest tylko ta ludowość, ale że mamy tutaj szeroką perspektywę tego myślenia akademickiego i tworzenia w określonym stylu i poszukiwania inspiracji w naturze, w tym, co najbliżej. Czyli rozumiem, ja mam powiedzieć. Znaczy, zarówno ja, jak i Magda Szatkowska jesteśmy związani z Wydziałem Sztuki i Nauk Edukacji u nas tutaj z Uniwersytetem Śląskim. Ja może nieco bardziej związany, jakby z tej perspektywy też uczelnianej. Ja na tą sytuację patrzyłem z pełną świadomością etykietowania Jana Wałacha przez całe dziesięciolecia de facto, gdzie właśnie ta etykieta twórcy ludowego, czy takiego, który para się tylko sztuką ludową, czy tam nawet w tej tematyce, no bardzo redukowało go jako artystę, jako człowieka. Z mojej perspektywy
Od razu, kiedy Ewa zaproponowała, żeby się temu przyjrzeć i żeby taką publikację stworzyć, od razu pojawiło się w głowie ze względu na to, że któregoś dnia miałem okazję i możliwość takiego troszkę pomyszkowania po różnych zakamarkach Muzeum Jana Wałacha, dostrzec kunszt Jana Wałacha od strony właśnie stricte artystycznej, a nie tylko przez tą pierwszą warstwę obrazów, jeśli chodzi o tematykę jego prac. Widząc, ja na przykład nie byłem świadom tego, o czym Michał pisał, jeśli chodzi o jego całą drogę, która teraz jest dla mnie oczywista, że studiował w Krakowie, był w Paryżu, po Europie podróżował i wygrywał różnego rodzaju konkursy międzynarodowe, co wielu odwiedzających muzeum dopiero odkrywa tak naprawdę, będąc w Istebnej, że mamy tutaj człowieka w Istebnej, który tak naprawdę jest artystą światowego formatu, bo przyglądając się z bliska jego pracom, zarówno w drzeworytach, mając w ręku na przykład matryce drzeworytnicze, czy też patrząc na prace malarskie, które no, równie dobrze mogłyby powstać gdzieś na południu Francji, niekoniecznie w Beskidzie Śląskim, u nas tutaj w zasadzie parę kilometrów stąd, to jest tego rodzaju warsztat, tego rodzaju podejście do materii twórczej. I bardzo mnie ucieszyło, kiedy żeśmy tak zaczęli się zastanawiać nad strukturą i Ewa w dużej mierze powiedziała mi, to weź to poukładaj mniej więcej tak, jak ci się wydaje, że byłoby dobrze, to od razu tak pierwsza myśl miała, żeby Wałacha troszkę odczarować. I Ewa w tym momencie podchwyciła, że on dokładnie ma tą samą myśl, żeby pokazać Jana Wałacha, owszem, człowieka, który kochał tą ziemię, jest stąd i jej się w dużej mierze oddał w swojej twórczości, natomiast jednocześnie jest artystą bardzo wszechstronnym, swobodnie działającym w materii twórczej, w wielu dyscyplinach, to co Michał przed chwilą też mówił, że będąc w tej Istebnej, w tych naszych górach lokalnych, jest jednak artystą europejskim, który z jednej strony czerpał pełnymi garściami z dorobku sztuki europejskiej, a z drugiej strony oddał ją na rzecz tego, co jest tutaj zupełnie lokalne. Dlatego w albumie znalazło się bardzo wiele prac, które są, ja bym powiedział, takie nieoczywiste dla Jana Wałacha, a czasem nawet zaskakujące. Natomiast wybór prac to jest jedna rzecz i to, co można zobaczyć w muzeum, to jest tylko tak naprawdę cząstka, bo tam jeszcze na strychu chociażby jest mnóstwo prac i dla mnie to było przepiękne doświadczenie, kiedy jeszcze chyba już nawet część zdjęć robiłem, nie wiedząc, że będziemy robić album, ale kiedy Michał tam, będąc na górze, jeszcze w magazynie zaczął wydobywać kolejne prace i co też jeszcze ciekawego tam znajdzie. I naprawdę ogrom jest tych prac i bardzo zróżnicowany, ale to jest selekcja, to jest jedna dosyć taka dokuczliwa sprawa, bo trzeba z czegoś zrezygnować. Natomiast potem jest kwestia, jak to ładnie pokazać. No i tutaj tak się złożyło, że mieliśmy się zabrać za ten układ taki formalno-graficzny, layout stworzyć. No i w tym momencie na szczęście okazało się, że mamy, że tak powiem, w środowisku takie osoby jak Magda Szatkowska, która takim trzeźwym okiem spojrzała, w jaki sposób przy danym przez Ewę formacie można było to poukładać tak, żeby to było z jednej strony czytelne, a z drugiej strony, żeby było to no, po prostu atrakcyjne i bardzo przyjemne w oglądaniu, a ja uważam, że takie jest, jeszcze o niektórych wątkach mogę później powiedzieć. Ale może Magda by powiedziała, jak ty się zetknęłaś z tym, że teraz masz taki ogrom różnych prac i teraz trzeba je sformatować. Więc zadanie polegało na tym, że zadany format od Ewy Cudzich i zadane prace i podział ich na poszczególne części czy też działy miałam ułożyć w całość, w taki właśnie album. Dla mnie praca nad tą książką była również taką wycieczką w poznanie Jana Wałacha i jego twórczości, bo do tej pory, tak jak podejrzewam wielu osobom, kojarzył się on z drzeworytami głównie i właśnie z tą ludowością. Być może z tego faktu właśnie wyniknęły takie dwie sytuacje, o których może później powiemy. Natomiast praca układała się nieomal wzorowo. Wszystkie dane, które tutaj Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć, starałam się tak poukładać, żeby one zarówno cieszyły oko, jak i
mogli Państwo zobaczyć pewne szczegóły tych prac, które tam są, stąd w niektórych wypadkach są dość spore powiększenia. Sama struktura, czyli podział na poszczególne działy, tam jest drzeworyt, rysunek ołówkiem, czy też szkice. Jakie tam? Olejne też. Malarstwo olejne, to wszystko zostało mi jakby narzucone, natomiast cała kolejność tych prac i to, jak je ułożyć, żeby pozwoliły poznać tego artystę w całości, to już była dosyć żmudna, ale całkiem fascynująca robota, także... Znaczy ja się muszę tutaj trącić, Magdzie, bo to, żebyście Państwo nie mieli takie poczucia, że myśmy tutaj rządzili, a Magda była taka ciemiężona, bo miała wszystko narzucone. Nie, nie, nie. Bywały też takie sytuacje, bo ja byłem osobą odpowiedzialną za w zasadzie większość reprodukcji, no oprócz niektórych materiałów archiwalnych, które... Ale większość rzeczy ja fotografowałem, obrabiałem, a to nie jest taka prosta robota. To w ogóle można było osobne spotkanie zrobić, jeśli chodzi o reprodukcję malarstwa, czy tam różnych prac. Ale a propos tego, że Magda jako człowiek odpowiedzialny za skład też była bardzo wymagająca, bo nawet jeśli struktura, grafiki, rysunki była mniej więcej poukładana i dobór prac, aczkolwiek też potem balansowanie i dyskusje bardzo poważne, w jakiej kolejności, co najpierw, co później. Natomiast poszczególne rozdziały zaczynają się od zazwyczaj powiększeń albo fragmentów jakichś prac. I było tak, że jeden element jest taki wybitnie dla mnie, który zapamiętałem bardzo mocno, dotyczy części dotyczącej grafik, gdzie Magda jednoznacznie sobie zażądała, nie tyle, że poprosiła, zażądała, że musimy pojechać jeszcze raz do Muzeum Jana Wałcha w Istebnej po to, żeby pod odpowiednim kątem sfotografować matrycę drzeworytniczą, bo to ma być właśnie takie, a nie inne. Było już kilkadziesiąt chyba różnych ujęć, żadne nie pasowało. Pojechaliśmy, zrobiliśmy. To jest ten sporny moment. I szczerze mówiąc, ja to rozumiem, że tak to miało być, aczkolwiek ja bym pewnie poszedł na skróty, że przecież inny element był całkiem dobrze, by się sprawdził. Natomiast te powiększenia, o których Magda mówi, że ono jest takie wydobyte w tych szczegółach, no dopiero daje poznać ten kunszt Jana Wałacha i tak jak Michał zaznaczał, że to pojęcie artysty ludowego jest bardzo redukujące względem dorobku Jana Wałacha, właśnie uwidacznia się również w tej materii, w tych detalach, bo jest to ten rodzaj mistrzostwa, który jest bardzo daleki od typowej sztuki ludowej, tak bym powiedział. Aczkolwiek mamy rzemiosło też na bardzo wysokim poziomie, bo przecież nawet dzisiaj sporo twórców, którzy parają się rzemiosłem i robią to na bardzo wysokim poziomie. Natomiast tutaj można dostrzec w tych detalach tego artystę właśnie o europejskim, światowym formacie. Sobie pozwolę. Może dalej. Właśnie. Co możemy jeszcze zobaczyć? No, co możemy zobaczyć? Chcieliśmy też pokazać te prace, które nie są eksponowane na co dzień w Istebnej, które jakby po raz pierwszy, powiedzmy po tylu latach, ujrzały światło dzienne. I chcieliśmy, tak jak Bogdan powiedział, odkryć je na nowo. Oczywiście cykle portretów górali istebniańskich są znane, znajdują się również tutaj w muzeum, znajdują się w Muzeum w Wiśle, ale tych cykli jest około 20 z tych, które sfotografowaliśmy i chcieliśmy pokazać. Tutaj też te akurat prace są takimi świadkami historii. To są autentyczne postacie, które przychodziły do Jana Wałacha, które mieszkały na terenie Istebnej Jaworzynki Koniakowa. U góry są podane imiona, nazwiska. Tutaj akurat nie ma roku urodzenia, ale możemy się domyślić, że jeśli cykl powstaje w 1930-33 roku, mamy podany wiek poszczególnych osób. To też było tutaj zadanie do tego, jak sfotografować, jak to pokazać i jak umieścić w samym albumie, żeby robiło to faktycznie wrażenie, więc wykorzystaliśmy również ten materiał. Tak jak było powiedziane,
Właściwie przeglądaliśmy wszystkie etapy twórczości Jana Wałacha, koncentrując się na tym, co nazywamy dziedzictwem. Na tym dziedzictwie faktycznie materialnym w postaci stroju ludowego, tutaj Państwo mają jeden z przykładów. Też dzieci, ale dzieci Jana Wałacha i kolejne pokolenia, które również zostały zarejestrowane w jego twórczości, to będą takie też dokumenty, powiedzmy, o charakterze sentymentalnym, bo tu dzieci, wnuki, najbliższe jego otoczenie będzie w tej twórczości. No i to, co też się udało sfotografować tak naprawdę, coś, co Jan Wałach pozostawił temu swojemu, tej swojej istebnej, to sklepienia, polichromie w kościele parafiarnym Dobrego Pasterza w Istebnej. No i tutaj jakby praca terenowa i uchwycenie tego ogromu w jednej fotografii, więc tutaj Bogdan miał też dosyć mocne zadanie, żeby to faktycznie kolorystycznie oddawało, jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Podam też jako taką ciekawostkę, jeśli chodzi o przygotowanie tego albumu, bo kiedy żeśmy robili tą selekcję, też już były gotowe na pewnym etapie te zdjęcia sklepień i fragmentów polichromii z kościoła. No i tam zazwyczaj jest w kościele, mam nadzieję, że większość z Państwa była w kościele w Istebnej, gdzie można bezpośrednio obcować z tym malarstwem, natomiast ono nie jest zbyt dobrze wyeksponowane. Myśmy się tam wybierali w taki dzień, żeby było w miarę jasno, gdzie w zasadzie była tylko połowa. Jedna połowa nawet tego sklepienia była oświetlona, druga była zaciemniona. No, współczesna technologia pozwala bez instalowania gigantycznego oświetlenia uzyskać efekt taki całościowy, wydobyć te kolory. I kiedy przeglądał te zdjęcia wnuk Jana Wałacha z Zbigniew Wałach, to pierwszy odruch był taki, że jak on to powiedział, że to jest u nas w kościele, to tak, że ludzie, którzy bardzo dobrze od dziecka znają ten kościół, no rzadko kiedy patrzą do góry, żeby dostrzec te wszystkie elementy, już nie mówiąc o tym, żeby dostrzec to bogactwo kolorów, mimo że tutaj trzeba też pamiętać, że to nie jest dzieło jedynie samego Jana Wałacha, to była praca zespołowa, także no. To było takie bardzo przyjemne dla mnie doświadczenie, że udało się wydobyć i pokazać komuś coś, co miał zazwyczaj nad głową, a w Istebnej jest dosyć sporo tych osób, które ma to nad głową, a niekoniecznie dostrzega. Także ten album pokazuje też Wałacha od tej strony, że on jest żywy, ale niekoniecznie dostrzegany na co dzień. Przepraszam, a strzelcówka, czy mam też... Jest jakiś sędzie. Nie robiliśmy na stocówce. Na pospaleniu jest jakiś sędzie. Tutaj jeszcze coś można na ten temat dodać. To ja nie jestem w tym. Nie, niestety, to znaczy album by musiał być potężny w rozmiarach, gdybyśmy chcieli wszystkie prace religijne Jana Wałacha przedstawić. A stecówka jeszcze miała to nieszczęście, że ten kościół z oryginalnym obrazem Jana Wałacha spalił się, przedstawiający Matkę Boską Fatimską. Oczywiście on był fotografowany, ale no, przez rodzinę, to nie są jakieś zdjęcia w dużej rozdzielczości, które można by było akurat wykorzystać do albumu. Do katalogu owszem, ale do albumu nie. Oczywiście ten obraz został odtworzony przez artystkę współczesną Iwonę Konarzewską, która owszem starała się te wszystkie detale obrazu Jana Wałacha przedstawić, ale też no, swój styl tam zawarła, więc Państwo teraz będąc w stosówce właściwie oglądacie dzieło Iwony Konarzewskiej, które nawiązuje do kompozycji Jana Wałacha, ale tego Państwo nie znajdziecie w tej publikacji. To jakby sam układ, o czym zostało już wspomniane, był też podyktowany raz tematyką tą wiodącą tego projektu, ale jakby tutaj ta część graficzna, zrobienia fotografii, odpowiedniego ułożenia, no, wymagała też takiego oka z zewnątrz. Ja znowu się odwołam do tego, że my z Michałem jesteśmy jakoś tam emocjonalnie związani z Muzeum Wałacha, czy z jego twórczością, stąd też to patrzenie z zewnątrz było takim dla nas też ważnym akcentem, że ktoś
w formie też jakby odbiorcy będzie zupełnie czegoś innego oczekiwał, niż byśmy my to chcieli uwzględnić. Tutaj z Michałem byliśmy odpowiedzialni również za część tego tekstu, który Państwo mogą przeczytać. Oczywiście to jest taki, powiedzmy, skrócony biogram, taka mała podróż po jego twórczości i taka też zachęta do tego, żeby Państwo też przyjeżdżali do tej Stewnej i odwiedzali to miejsce, w którym sam artysta tworzył. Myślę, że też tutaj pozwolę sobie na taki dodatek, że w tym roku pracownia obchodzi swoje stulecie i właściwie jesteśmy przed tymi takimi oficjalnymi obchodami, no ale też pokazuje tą perspektywę czasową. Jan Wałach żył 95 lat. Od 1922 roku tworzył w pracowni Wistewnej, a powiedzmy tak formalnie to ten 1911-1912, kiedy ostatecznie po tym akademickim kształceniu przyjeżdża do Wistewnej i decyduje, że tam będzie jego pracownia i tam będzie jego miejsce pracy, no to też mamy kolejne dekady, w których oglądał tą swoją Wistewną i nie tylko, bo wyjeżdżał na Podhale do swoich później już synów, realizował projekty w okresie pierwszej wojny światowej, przepraszam, jako malarz pułkowy medalier, czego również świadectwa mamy w postaci rysunków, dyplomów, odznaczeń, które z tego okresu również pochodzą. Tutaj jakby chronologicznie chcieliśmy pokazać etapy tej pracy, więc wybór obrazu, to co Państwo już mogli usłyszeć, przygotowanie tekstu, przygotowanie zdjęć. Oczywiście były to fotografie materiałów tych wizualnych, ale do tego dochodziła obróbka cyfrowa również tych fotografii pochodzących z albumu Jana Wałacha. Oczywiście projekt graficzny, no i finalnie to, co w każdej książce, publikacji się wydarza, praca edytorska, korygowanie. Tutaj już takie, powiedzmy, wartości liczbowe, z jakiego ogromu wybieraliśmy, więc tą pozycją startową było 500 prac. Tutaj podkreślamy również jako muzeum i stowarzyszenie, że prace Jana Wałacha są własnością Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Stowarzyszenie posiada w depozycie te materiały i z tych materiałów korzystaliśmy. Jakby wykorzystano w całej publikacji 177 reprodukcji obrazów, dokumentów, no i też pamiątek, czyli tutaj będą te medale. Całość to są 144 strony tylko, albo aż, ale z takim, to jest pierwszy krok do tego, żeby faktycznie pogłębić tematykę i pokazać jeszcze więcej. Tak jak tutaj Pan wspomniał, obraz na stecówce, który uległ zniszczeniu, spalił się, to właściwie tutaj myślę, że takie prace również byśmy mogli jeszcze pokazać, czy tutaj ten zasób jest zdecydowanie większy i do tego na pewno gdzieś tam wrócimy. 4 miesiące pracy, publikacja została wydana w liczbie 500, no i tutaj taki akcent z uśmiechem, 650 kg publikacji. No jak nam to przywieźli, taki ciężar był. To tutaj jeszcze odniosę się przekażę głos do tej obróbki fotografii, bo w albumach oczywiście są zdjęcia, są małych formatów i teraz jak tutaj je pokazać, żeby to było czytelne, żeby wyczyścić, więc ja sobie pozwolę przewinąć przed i jak to wyglądało po, ale tutaj jakby od tej strony technologicznej Bogdan był odpowiedzialny. Znaczy tutaj no to są takie detale, że po prostu no, materiały osobiste Jana Wałacha no, nie były konserwatorsko zaopiekowane przez całe dziesięciolecia i też wykonywane w oryginale w różnej jakości, tak bym powiedział. Natomiast no, znowuż to taka delikatna obróbka, jak człowiek wie, jak do tego podejść, można wiele rzeczy wydobyć. Dzięki temu w albumie się znalazło dosyć sporo tych materiałów, które towarzyszą części biograficznej Jana Wałacha, które w moim przekonaniu ten album no, jakby poszerzają o formułę takiej książki do czytania.
Ja ten album zawiozłem swojej własnej matce, która o Janie Wałachu niczego nie wiedziała. Po prostu ten tekst pochłonęła i była zadziwiona różnego rodzaju rzeczami, które się Janowi Wałachowi przydarzały. I niezależnie na ile tam Państwo znacie Jana Wałacha bądź nie, ja myślę, że tą część historyczną z przyjemnością przeczytacie, bo ona jest komunikatywna, a jednocześnie podaje szereg różnych takich ciekawostek od strony też wizualnej. Kiedy robiliśmy selekcję i nagle widzę korespondencję z prymasem tysiąclecia, no to od razu miałem taki odruch, no, że coś takiego no, musi się znaleźć, choćby nie wiem co. Czytam nawet, żeśmy się zdecydowali, chociaż trochę dyskusji było na tym, czy samą kartkę przekazu, tak, pieniężnego za wykonanie, zdaje się, krucyfiksa, to była jakoś tam zaliczka, czy to podawać, czy nie. Ja uważałem, widząc to jako coś niezbędnego w takiej publikacji, bo jeszcze raz pokazuje, że ten człowiek mieszkający w Istebny, do którego jest ta etykieta twórcy ludowego przyklejona, no, funkcjonuje w świecie sztuki i również w środowisku społecznym bardzo istotnym, w tym wypadku ze środowiskiem kościelnym, a dla kościołów zrobił mnóstwo bardzo wartościowych prac, łącznie z tym, że prymas do niego się zwracał osobiście, więc nie na zasadzie ktoś tam z urzędu wysyła korespondencję, tylko mieli już tą więź taką osobistą. To też pokazuje jego pozycję, mimo że żył tak, jak to się określa, na prowincji. Dlatego te różne materiały takie osobiste, właśnie z czasów I wojny światowej, to jest fotografia, tak? Nie pamiętam dokładnie roku, że to były bardzo wartościowe materiały pokazujące go właśnie od takiej ludzkiej strony biografii człowieka, który nie tylko ma biografię artystyczną, ale właśnie biografię człowieka, który przez różne koleje losu przechodzi. Zresztą w międzyczasie okazało się, że Ewa stwierdziła, żeby ktoś napisał wstęp jeszcze poprzedzający tę część historyczną, tak się złożyło, że żebym ja to zrobił. I napisałem ten wstęp, ale z dużą przyjemnością popełniłem ten tekst, a inspiracją był flet Jana Wałacha, który jest pierwszą ilustracją wewnątrz albumu. Michał, nie wiem, czy mógłbyś otworzyć, bo jest to instrument niezwykły. Flet podwójny z różną historią, są nawet takie odwołania historyczne, że już w starożytnej Grecji, to jakby nie jest taki najistotniejszy. Najważniejsze jest to, co widać z drugiej strony tego fletu. To też było w ramach takiego sięgania tam, gdzie zazwyczaj nie można sięgać pod szyby u muzeum. Natomiast z drugiej strony są daty. Kiedy trzymałem ten flet w ręku, byłem zadziwiony, bo tak, już wiedząc cokolwiek o Janie Wałachu, nie sądziłem, że on był tak długo na wojnie. Po prostu na tym flecie, który z sobą woził, wyrysowywał, czy jak to powiedzieć, wycinał kolejne lata swojego pobytu na wojnie. A jak pamiętamy, pierwsza wojna światowa, wszyscy wierzyli, że się skończy, zdaje się, po 2 czy 3 tygodniach, jakoś tak. A mając tą świadomość, że to jest człowiek, który idzie na taką wojnę, która się zaraz ma skończyć i wypisuje tam kolejne lata, no było dla mnie takim nawet takim komunikatem dosyć porażającym. Zwłaszcza myśląc o tym, że idzie na tą wojnę wrażliwy artysta. Ja jako człowiek, który pracuje na Wydziale Sztuki, mam mnóstwo studentów, artystów. Jak sobie pomyślę, że oni by mieli iść gdzieś na front, nie mogę sobie tego wyobrazić. Tu człowiek po Akademii Sztuk Pięknych, po doświadczeniach paryskich, niemieckich, w różnych środowiskach, no trafia na front. I potem ta wojna gdzieś wraca w jego twórczości, zarówno pierwsza wojna światowa, jak i druga, co też jestem bardzo szczęśliwy, że mi się udało coś takiego zrobić. Podobno jako pierwszy w całości sfotografowałem Sądny Dzień, który wisi w pracowni. Obraz, który się ciągnie od jednego końca ściany po drugi. Także gdzieś ten ryt osobistych doświadczeń wojny, który na pierwszy rzut oka jest zasłonięty wszystkimi tematami Beskidu Śląskiego, gdzieś tam w nim tkwi. I zważywszy, że żył te 95 lat i gdzieś ciągle się do tego odnosił, no robi na mnie dosyć spore wrażenie. Dlatego te elementy osobiste, że myśmy nie poprzestali tylko na albumie pokazującym twórczość, ale pokazującym człowieka również,
no wydaje mi się, że podnosi wartość tego, to się trochę tak źle mówi o czymś, co się współtworzyło, że podnosi wartość tego, co żeśmy współtworzyli, ale naprawdę uważam, że on odstaje od większości albumów dotyczących artystów, a trochę takich albumów mam w domu, bo ze sztuką jestem związany od dobrych już 30 paru lat, można powiedzieć, takiego dorosłego życia. I no mam to porównanie, dlatego zachęcam do nie tylko takiego przeglądania, ale również wczytania się w biogram. Jeśli Państwo nie znacie zbyt dobrze Jana Wałacha, żeby jednak wejść w historię człowieka, nie tylko artysty. No, tak jak tu Państwo będą mogli zobaczyć i już oglądają, okładka to też była wspólna dyskusja, jak chcemy to pierwsze wrażenie wywrzeć na naszym odbiorcy i powstawało kilka propozycji i były one poddawane dyskusji. No i znowu tutaj obiektywne oko musiało wkroczyć i trochę też porządkować, jak ostatecznie to wygląda. To jest dobry przykład, bo właśnie jest, znaczy propozycji okładki było kilka, ale oczywiście szefowa była tylko jedna i ostatecznie wybrała. Natomiast potem zaczynają się schody i teraz no pokaż, żeby wszyscy, czy widzą różnicę. Bo to się wydaje, że może to nie jest zbyt... Mogę też spróbować otworzyć, będzie łatwiej dostrzec te różnice. Na pierwszy rzut oka widać dwie. Do naszego albumu okładek powstało chyba za 20. W bardzo krótkim czasie w zasadzie te okładki powstawały jedna po drugiej. Aż Ewa zdecydowała, że na okładce ma być matka, ale potem jeszcze tą matkę trzeba było we właściwy sposób pokazać na tej okładce. Dość długo walczyliśmy z tym, jak przód, jak tył, jak to wszystko poukładać i nie wiem, czy dostrzegli Państwo różnice, które są między tą... A... Nie wiem, czy z daleka widać, ale od razu może skróćmy to oczekiwanie. No chodzi o autograf, który jest wyciągnięty z jednej z prac Jana Wałacha. No i tutaj znowu nasza główna designerka była zdeterminowana, żeby jeden wybór zastąpić innym wyborem i ostatecznie stanęła wersja, która jest na okładce. Więc to są tego rodzaju detale, o których człowiek oglądający album no w ogóle nawet może nie pomyśleć. A one są ostatecznie bardzo istotne dla finałowego odbioru. Nawet kiedy człowiek ogląda taki album i nie dostrzega tego, to jednak gdzieś wewnętrznie ulega pewnej opowieści, którą jest album. I tu okładka jest czymś takim bardzo otwierającym. I dobór, ja na przykład przez jakiś czas bardzo polemizowałem, ale ostatecznie uważam, że dobrze się stało, że jednak tutaj Magda zadecydowała. Także potrzebowaliśmy takiego też kogoś, kto będzie nas porządkował. Czasu nie było wiele, więc tutaj o ile takie pozycje powstają, no nie wiem, rok czy trochę nawet więcej, no tutaj ta perspektywa czasowa była zdecydowanie mniejsza, więc to było też działanie takie, piszemy do siebie po nocach, a może tutaj coś zmieniamy, a tu dokładamy, więc faktycznie praca była takim ciągiem dzień po dniu, a nie z perspektywą tego, że możemy coś zrobić dzisiaj, a kolejną partię za miesiąc. Tu decyzje zapadały gremialnie, wspólnie i ostatecznie mamy taką formę, jak tutaj ją prezentujemy. Jakby tutaj całość tego też albumu uzupełnia taka zakładka, która jest kolażem. Możemy tak powiedzieć, bo mamy tutaj, tu nie jest to aż tak widoczne, ale fragment sklepienia w kościele Dobrego Pasterza Wistewnej właśnie w zestawieniu z fragmentem okładki, więc to też będzie taki przykład, jak można tego Wałacha jeszcze potraktować, jak można jeszcze go w ciekawy sposób eksponować. Myśmy ten fragment zanimowali, to znaczy tutaj technicznie to zostało zrobione przez Bogdana.
i Magdy, że faktycznie można to wprowadzić w ruch. Więc też są te ciekawe zabiegi, które będą, czy pozwalają na to, żeby faktycznie myśleć o twórczości Jana Wałacha w formie, jak ją w przyszłości można cyfrowo eksponować. Oczywiście możemy te zbiory pokazywać faktycznie w miejscu, w in situ, tam gdzie powstały i tam gdzie są gromadzone i gdzie są świadectwem tej lokalnej tradycji, ale możemy również wchodzić z Janem Wałachem w ten świat cyfrowy i eksponować go w taki sposób. Myślę, że to będzie też taki pomysł na przyszłe realizacje projektowe, do których będziemy się na pewno przymierzać jako stowarzyszenie. Tutaj powiedzmy, jest ten finalny slajd kierujący do tych naszych mediów społecznościowych, ale również strony internetowej, gdzie częściowo tutaj są pokazane jego prace, no ale też Państwo na pewno wiedzą, gdzie jest stepna, gdzie jest pracownia, ale również te dane teleadresowe tutaj się znajdują. Myślę, że jeszcze tutaj dwa zdania, może Michał, do całości realizacji i tego, co może chciałbyś jeszcze uzupełnić, jakbyś teraz miał stworzyć jeszcze kolejny taki album. Czego żałujesz? Nie, ja się nie zastanawiałem w ogóle nad tym, czego ja żałuję. Znaczy, myślę, że są różne formy książek i tak jak nawet tutaj ona została wywołana, można byłoby się w przyszłości skupić na szerszej publikacji, która byłaby formą jakiegoś katalogu, chociaż w przypadku Jana Wałacha to jest niemożliwe, bo oprócz realizacji, które były na zamówienie, było mnóstwo obrazów, które on po prostu tworzył dla siebie. Mamy też mnóstwo takiego materiału, który byśmy nazwali roboczym, przygotowawczym do różnych kompozycji, ale to też jest integralna część, więc trudno to zamieścić w jakimś opasłym dziele, ale jakbym myślał w przyszłości, to chyba nad czymś takim, bo tutaj ta funkcja artystyczna została pięknie spełniona, w przyszłości by można było jeszcze nad dokumentacyjną myśleć. Niczego nie żałuję i myślę, żeśmy już tyle powiedzieli, że chyba trzeba finalizować to nasze mówienie i zaprosić Państwa do zaznajomienia się z tą publikacją, zabrania ją ze sobą. Ja może jeszcze, bo jedna rzecz mi się przypomniała, kiedy żeśmy siedzieli w domu Jana Wałacha, robiąc selekcję już tych prac, bo tego materiału było oczywiście więcej, co zresztą na początku było pokazane. I były też takie momenty, kiedy przeglądając, albo też przeglądając w archiwum, w samym Muzeum Pracę, nagle tak patrzę też z perspektywy artysty plastykę, że tak patrzę, o Jezu, to jest naprawdę Jan Wałach jakieś takie słabe, jakby to w szkole robił. A Ewa wtedy mnie tak uspokajała, no ale przecież on tam miał kilkanaście lat, jak to rysował, aha. I to jest też tak, że człowiek dostrzega tą drogę dojścia do mistrzostwa, bo to jest niesamowite, że po Janie Wałachu tak wiele tych prac jest. To mamy wielu wybitnych artystów, po których nie zostało zbyt wiele prac, a przynajmniej nie w takich ilościach. Ale to się może wtrącę, to też wiązało się z naturą Jana Wałacha. Tak. Po prostu on każdy tą swoją pracę, no świętość. No ona była od razu sygnowana, nawet jak była robocza i była dokumentowana. No i to, że są te prace z okresu też właśnie młodzieńczego, nawet dziecięcego, to może nas też zaskoczyć. Także to było niesamowite, ale jednocześnie jest, dokonując takiej selekcji, taki gdzieś tam ból w sercu, że jednak trzeba zdecydować, co wkładamy do albumu, a co nie. I jakby ponosimy ostateczną odpowiedzialność wobec tych osób, które nie mają możliwości przeczesania całego archiwum i tak naprawdę Państwu oddajemy do ręki album, który no jest pewnego rodzaju całością, ale dosyć taką subiektywną. Mimo no, obiektywnie istniejących prac, to jednak ta opowieść, która jest wewnątrz, no jest bardzo no, kolektywnie, ale jednak subiektywna. Także to też wyczerpuje w jakiś sposób temat. Czy wyczerpuje? Ja mam nadzieję, że prowokuje do tego, żebyście Państwo osobiście, nawet jeśli byliście w muzeum, to żebyście tam pojechali jeszcze raz. Jeśli nie byliście, to czujcie się zobowiązani i czujcie się też zobowiązani, żeby tam wysłać swoich znajomych, bliższych bądź dalszych, bo jeśli ktoś ziemię cieszyńską lubi,
a już nie powiem, że ktoś deklaruje, że kocha ziemię cieszyńską, a nigdy nie był w Muzeum Jana Wałacha, to znaczy, że chyba na Śląsku Cieszyńskim nie był. A jest mnóstwo osób, które były w Trójsi, były w Istebnej, a nie mają pojęcia o tym, że zaraz parę metrów od głównej drogi jest Muzeum Jana Wałacha. Faktem jest, że ono jest tak troszkę ukryte, natomiast to jest niesamowity urok tego miejsca. Że tam idąc do Muzeum Jana Wałacha mijamy kury, które sobie chodzą, mamy zagony z warzywami i ja uwielbiam tą perspektywę właśnie, że do sztuki idziemy poprzez zwykłe, normalne życie. I taka sztuka w moim przekonaniu powinna być i to jest piękne w tym miejscu. Jeszcze, a daję pytanie, jeszcze taka może uwaga z naszej strony jako współautorów albumu. Album jako taki jest finansowany przez ministerstwo, jest dostępny zupełnie za darmo, także ile tam egzemplarzy starczy, to Państwo mogą sobie zabrać, jeśli by zabrakło, to wtedy zapraszamy do Muzeum Jana Wałacha. Nie pobieramy za to opłaty i nie możemy pobierać, co jest istotne, aczkolwiek Muzeum Jana Wałacha jest pod opieką stowarzyszenia i wszelkie wsparcie stowarzyszenia byłoby mile przez Państwa widziane. Numery kont są na stronach internetowych, też na miejscu, natomiast można się zaznajomić z publikacją zupełnie nie ponosząc kosztów, aczkolwiek za wszelkie wsparcie stowarzyszenie będzie miało więcej energii do tego, żeby nieść to światło twórczości Jana Wałacha ku przyszłości. Pytania, proszę Państwa. Jak najbardziej. Kilka lat temu byłam właśnie w Istebnej i szukaliśmy Muzeum Jana Wałacha. Kogokolwiek z mieszkańców zapytaliśmy, nikt nie wiedział. O turystów Pani pytała. No być może, że to mogło być, że się teraz... Ani młodzież, ani ludzie dorośli, nikt nie potrafi powiedzieć, gdzie należy się skierować. No właśnie to lepiej zapytać tam większych, bo Pani może turystów pytała. No bo to jest to ryzyko. Natomiast ja mieszkam w Cieszynie już 30 lat. Nie urodziłem się w Cieszynie, tak już poza tą sytuacją. Znam osoby, które się szczycą związkiem z Cieszynem do entego pokolenia wstecz, że od 500 lat jego ród jest tutaj w Cieszynie i naprawdę takich elementarnych rzeczy dla mnie oczywistych ludzie nie wiedzą. Także wyobrażam sobie, że mogą być osoby, które nie wiedzą o tym, że jest takie miejsce. Tak jak wielu cieszyniaków, cieszynioków nie wie na przykład o Jurku Wałdze i tym, że jest jednym z najważniejszych rusznikarzy w Polsce. Tak akurat o nim wspominam, bo dzisiaj rano byłem u niego w pracowni, bo popełnił przepiękny kolejny egzemplarz swojej broni, ale naprawdę są osoby, które nie mają pojęcia. I to jest tak, że rzeczy wartościowe bywa, że my mijamy. To tak jest z tym kościołem. Ludzie wchodzą do kościoła, niby kiedyś tam spojrzeli do góry, ale w ogóle nie myślą, że to Wałach z Konarzewskim ileś lat temu malowali i że w muzeum można zobaczyć ciekawe materiały z powstawania, bo to też te fotografie, które są zawarte w albumie, no pokazują też pracę z powstawania, więc na pewno tutaj muzeum i stowarzyszenie musi popracować bardziej nad widocznością. Ja już o tym rozmawiałam i ja pamiętam, że chyba rok temu Zbyszek Wałach obiecywał, że ten drogowskaz głównej drogi będzie bardziej wyraźny, ale to jak spotkam Zbyszka, to chyba mu jeszcze to przypomnę, że on się zobowiązał. Natomiast jest już tak, że korzystając z Google Maps albo z jakichś innych tego rodzaju urządzeń elektronicznych, to miejsce jest i poprowadzi niemalże pod same drzwi, także da się. Nie trzeba pytać. Gdzie jest to Muzeum Jana Wałacha? Na Andziałówce. Jak to wytłumaczyć? Michał. Spróbuję. No adres 293, ale to mało. Po prostu trzeba być jak gdyby w jednym z pierwszych przysiłków Istebnej, jadąc od strony Wisły, jedziemy przez Kubalonkę i zjeżdżamy na Andziałówkę. I na Andziałówce właściwie w jej centrum jest przystanek z takim krzyżem i też jest no akurat w tym sąsiedztwie dawna karczma. Państwa Konarzewskich byłam, czyli Czyli wcześniej. Wcześniej. Tak. Karczma Marek Kwiców, ona się w tej chwili nazywa Karczma Pozbuju. Może być taka orientacyjna dlatego, że przy tej karczmie musimy się zatrzymać i tam jest droga w głąb za tą karczmą, no jest osiedle domów.
I właśnie jak pójdziemy za tą karczmą, jeszcze jakieś 100 metrów? 200. A, 200 metrów. Tam jest, jest jedna. Jest, jest kierujący. No ale rzeczywiście, kto będzie tam pierwszy raz, no jest, musi być troszeczkę zdeterminowany i pytać, bo rzeczywiście pracownia jest ukryta za tymi wszystkimi domami. Ona jest jakby na końcu tego osiedla, pod lasem. I to jeszcze mijając, no... No, jest to niewidoczne. Za pierwszym razem jest trudno, ale to ma swój urok. Być może lepiej byłoby pytać o chatę Jana Wałacha niż o muzeum Jana Wałacha, przynajmniej tych miejscowych. Być może nie kojarzą, że w chacie Jana Wałacha jest muzeum. Stąd ten problem. Kto ma szansę nabyć te publikacje? Każdy. Proszę mówić bez ogródek. Wszyscy, co mają nazwisko. Wszyscy państwo, co przybyli. Każdy, kto chce, ale po jednym, jak na razie, patrząc na to. Tak. To znaczy, żeby jakby tych egzemplarzy nie mamy za dużo, więc tutaj myślę, że dla każdego z państwa egzemplarz się znajdzie. I tak jak tutaj Bogdan powiedział, jest darmowa, aczkolwiek jesteśmy stowarzyszeniem, które funkcjonuje raz z tego, że otwieramy pracownię w określonym wymiarze czasowym w roku i jakby tutaj powiedzmy może datki, nie wiem czy jak to nazwać, no właściwie są częścią tego, co możemy potem przeznaczyć na kolejne realizacje, na spotkania, które realizujemy cyklicznie, czy to są w postaci warsztatów, czy spotkań tutaj jesiennych. No w tym roku gdzieś tam w okolicach tych letnich na pewno ta nasza aktywność będzie większa, bo ten czas lata, wczesnej wiosny daje nam możliwość prowadzenia takiej otwartej działalności. W okresie zimowym przesypiamy lekko, żeby na nowo z wiosną się budzić. No i właściwie teraz następuje ten czas tego budzenia i myślę, że tutaj to nasze wspólne spotkanie jest takim pierwszym akcentem tegorocznym, które otwiera Jana Wałacha w Cieszynie, ale de facto będzie również miało wpływ na to, co będzie się wydarzać w bieżącym roku w Istebnej. No i tak jak tutaj powtórzę się, zapraszamy do pracowni. Te godziny otwarcia, one są dostępne na stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych i ten czas dla państwa będzie na pewno tutaj miał wnuk artysty Zbigniew Wałach, no ale też osoba moja i Michała będą czekać w pracowni na państwa, żeby oprowadzić czy pokazać tą drogę bezpośrednio u źródła. A zachęceni, myślę, państwo lekturą naszej publikacji będą mieli tę przyjemność, żeby faktycznie wybrać się na takie popołudnie tutaj do Istebnej i zobaczyć się z nami, ale przede wszystkim na nowo odkrywać Jana Wałach. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Proszę być. No bo nie możemy postawić. Nie można, bo byłoby to wbrew prawu. No. Ja jeszcze pytanie, dlaczego do tej pory nie było procesu beatyfikacyjnego? A to ja nie jestem specjalistą od procesu beatyfikacyjnego. Kandydat byłby dobry na ołtarze na podstawie jego życiorysu, nie? Takie były próby w ogóle tam, nie? Nie, aż tak daleko nie sięgaliśmy. To myślę, że zapraszamy państwa do zabrania sobie publikacji.